Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, jak zwykle z tego miejsca kolorowego, a dzisiaj wyjątkowo kolorowego. Jest razem ze mną tutaj Ewa Burzyńska, psychodietetyk, do którego mam ogromne zaufanie, do którego wysyłam swoich klientów, ale również w momencie mojego życia, kiedy moja tarczyca nie chciała iść ze mną w parze, tylko robiła sobie swoje. Ewa poprzez suplementację i poprzez wsparcie poprawiła znacznie jakość tej tarczycy. Oczywiście przy tym dołączyłam akupunkturę, odpowiednią dietoprofilaktykę i, że tak powiem, po kilku miesiącach tarczyca idzie ze mną w parze. Ale dzisiejszy temat to nie tarczyca, dzisiejszy temat to kobiecość, a tak na dobrą sprawę temat, który często zamiatamy pod dywan, często mamy owiany wieloma przekonaniami, temat tabu, można by było powiedzieć, czyli miesiączki. A dokładnie. Tytuł, który Ewa mi przedstawiła jakiś czas temu o swoich warsztatach, Pokochaj miesiączki, mówię, no to Ewa, ja Ciebie tutaj wyciągam do świata kosmetologii, bo tutaj my też, kosmetolodzy i klienci kosmetologów, mają zacząć kochać miesiączki, czyli pokochaj swoją miesiączkę. I Ewa, tutaj takie podstawowe pytania dotyczące, bo my jako kobiety, słuchając naszych babć, mam, czytając różne książki, kiedyś czasopisma Brawo, mi się teraz przypomniało czasopismo Brawo. Wiesz, no mamy pewien obraz tych miesiączek, że tak powiem kolokwialnie, spaczony. Powiedz nam, Ewa, jak powinna wyglądać miesiączka? I jak my jako kobiety w ogóle powinnyśmy podchodzić do tej miesiączki? Przede wszystkim, Kasiu, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość niesienia kaganka oświaty na temat miesiączki. I tak, na temat miesiączki jest bardzo dużo mitów, bardzo dużo negatywnych, po prostu to nazwę, negatywnych przekonań, które po prostu manifestują się w naszym ciele. No i właśnie też bardzo często się spotykam w praktyce z tym, że kobiety nie wiedzą, jak powinna wyglądać prawidłowa miesiączka, albo no, myślą, że po prostu pewne rzeczy to jest ich uroda. A tak nie powinno być. Co nas powinno skłonić tak naprawdę do przemyśleń, jeżeli chodzi o miesiączkę? Bo ogólnie cykl miesięczny, jak wszyscy wiemy, różnie się dzieli, ale czasem dzieli się na 3 fazy, czasem na 4, czyli po prostu tą menstruację. Mamy fazę folikularną, czyli tą po miesiączce, przygotowanie do owulacji. Później mamy fazę owulacyjną i później mamy fazę lutealną, czyli jak nie doszło do zapłodnienia, to jest takie przygotowanie do miesiączki, do tego krwawienia. I co nas powinno tak naprawdę zaniepokoić? Przede wszystkim brak miesiączki. Owulacja jest takim stanem, który nie tylko pozwala spłodzić dziecko, ale jest również komponentą prawidłowego zdrowia kobiety. Jest niezbędny do zdrowia i do wyprodukowania odpowiedniej ilości hormonów. Więc ten brak miesiączki no, często jest bagatelizowany. Nawet niestety przez lekarzy. Jest w takim momencie, są teksty właśnie taka, jest pani uroda, jest na przykład pani bardzo szczupła, albo no jak będzie pani chciała zajść w ciążę, to wtedy się tym zajmiemy. A im dłużej jest ten brak miesiączki, no tym większe spustoszenie to sieje w naszym organizmie ze względu na niedobór różnych hormonów. I tak naprawdę to, co jeszcze nas powinno bardzo zainteresować, to bolesne miesiączki. Które podobno są naszym urokiem i tak właśnie ma być. Tak, podobno tak ma być. No już naprawdę ja bardzo często nie mam już sił i słów po prostu na tego typu teksty. Chciałabym powiedzieć po prostu raz na zawsze, bolesna miesiączka to nie jest prawidłowy objaw i miesiączka nie powinna boleć tak naprawdę. I to jest po prostu najważniejsza wiadomość, jaką chciałam powiedzieć, ale no właśnie. To jest moment, kiedy po prostu trzeba się zastanowić i trzeba powiedzieć, co jest nie tak. Ale o bolesnych miesiączkach też jeszcze za chwilę. Ogólnie to, co jeszcze powinno nas zastanowić, to krew miesięczna, czyli po prostu jej kolor. W ogóle miesiączka powinna zaczynać się żywą krwią. Czyli jak zaczynają się jakieś są plamienia przed miesiączką 1-2 dni, to też nie jest dobrze i to też zazwyczaj oznacza, że produkujemy zbyt mało progesteronu.
czyli miesiączka zaczyna się żywą krwią i ta krew właśnie jest taka czerwona. Taka, no kurczę, tak się ubrałam dobrze, nie? A ja wiesz, ja od razu analizuję tutaj swój cykl, nie? Nie, się tam to właśnie się tak nie do końca tak zaczyna. Choć już teraz po tej naszej konsultacji, którą miałyśmy chyba 2 miesiące temu, rzeczywiście ta miesiączka wygląda inaczej, nie? Mm. To też jest no fajne właśnie. I zauważalne, chociaż o tarczycę zahaczałyśmy, nie? Mm-hmm. I zobacz, i też poszło wielotorowo, jeśli chodzi o miesiączkę. Tak, to wszystko jest ze sobą tak połączone, w ogóle tarczyca i hormony płciowe też bardzo mocno na siebie wpływają i tutaj to jest nierozerwalne po prostu. Także no właśnie, ta miesiączka tak powinna się zaczynać i ta krew powinna być właśnie żywa, taka czerwona. Jeżeli ona jest bardziej taka blada, w stronę już różowej, to już podchodzi pod skąpe miesiączki, na przykład. A jeżeli ona jest taka brunatna, ze skrzypami, to podchodzi pod obfite miesiączki i zazwyczaj się łączy z tą większą obfitością. W ogóle też bardzo często kobiety nie wiedzą, jaka to jest obfita miesiączka, dokładnie, jaka to skąpa. I ja zazwyczaj tak to określam, no większość kobiet stosuje właśnie tampony, podpaski i jeżeli w ciągu dnia 3-4 razy zmieniamy tą podpaskę, tampon, w nocy nie mamy takiej potrzeby, to jest to norma, jest to normalne. Ja na przykład pracowałam z kobietą, która miała bardzo obfite miesiączki, ona musiała co godzinę zmieniać podpaskę i 3-4 razy w nocy wstawać, tak? I nie wiedziała, że to nie jest normalne. Więc to jest właśnie z kolei też jak właśnie zbyt rzadko, że tam nawet wkładka kobiecie wystarczy na cały dzień, to też jest bardzo delikatna, bardzo skąpa miesiączka i też podchodzi praktycznie pod brak miesiączki, bo też nie wyprodukowała się odpowiednia ilość hormonów po prostu. Więc to jest bardzo istotna informacja. To, co jeszcze nas powinno zastanowić, to czas krwawienia. Jeżeli ten czas krwawienia jest powyżej 7 dni, to zazwyczaj to się zalicza właśnie do, łączy się z obfitością i zalicza się właśnie do takich mocniejszych miesiączek, które no, nie powinno tutaj to tak wyglądać, że miesiączka trwa 8-9 dni. Zazwyczaj to bardzo często się łączy z endometriozą. I tak samo poniżej 3 dni też może to oznaczać, że to jest zbyt krótki czas krwawienia i zbyt mała ilość hormonów jest produkowana po prostu. I co jeszcze? Kolejna rzecz, która jest bardzo często mówiona, że taka jest nasza uroda, to jest PMS. A co nam PMS mówi w takim razie? Bo wiesz, no przyjęto go jako normę. W zasadzie z ilością klientów, którą ja się spotykam, jest to bardzo duża ilość klientów i każda z dziewczyn, ach, jestem przed miesiączką, jestem napięta. Komunikuję w domu, że jestem przed miesiączką, żeby uważali na mnie, bo jestem teraz poddenerwowana, napięta, tak? Więc to stało się normą. Tak, to stało się normą, a to jest ciekawe, że w kulturach pierwotnych tak naprawdę nie ma PMS-ów. Nie ma. Kobiety nie przeżywają czegoś takiego. I ten PMS nam najczęściej mówi, że nie żyjemy w zgodzie z własnym cyklem. Po prostu. Bo jednak my jako kobiety staramy się dostosować do takich męskich zasad trochę. I chcemy, że skoro mężczyźni tutaj no mają mniej więcej stały poziom hormonów i oni cały czas na podobnym poziomie na przykład pracują, chcemy robić tak samo. A niestety no jesteśmy trochę inne fizjologicznie, po prostu i zwyczajnie. I dostosowanie się do tego cyklu, bo ten czas miesiączki to jest taki czas właśnie, kiedy nasza intuicja wzrasta, kiedy ten kontakt ze sobą jest głębszy. Możemy zgłębić się w sobie i poddać się refleksji. Po prostu. Więc ten PMS najczęściej wynika z tego faktu, że po prostu jesteśmy przepracowane, przemęczone. Oczywiście też to dokłada się jak najbardziej tutaj kwestia i tarczycy, i zaburzeń hormonalnych, ale to też wynika po prostu z tego przepracowania, przemęczenia. Ja osobiście no tak w bazie swojej historii. Kiedyś byłam bardzo przywiązana do produktywności, żeby cały czas coś robić. Wszyscy jesteśmy w tej samej szkole. Cały czas w biegu, cały czas coś i tak naprawdę no, te PMS-y były takie dotkliwe, jakieś właśnie zachcianki jedzeniowe, puchnięcie, bóle głowy. Oczywiście pogarszała się cera.
Tak? A to wszystko po prostu były takie znaki, kobieto, zwolnij. Bo nasze ciało do nas mówi, tak? Ono dokładnie. Po prostu cały czas z nami się komunikuje. I ja bym teraz też płynnie przeszła do takiej bardzo istotnej dla mnie osobiście rzeczy, jaką jest wpływ naszych myśli na nasze życie. Od wielu lat jestem zwolennikiem tego, że my żyjemy przez nasz umysł, odbieramy świat i żyjemy mentalnie, czyli poprzez odbiór wpływamy na nas samych i to my nadajemy temu znaczenie. A jak negatywne myśli na temat miesiączki, czy też tego wszystkiego, co wokół miesiączki, wpływają na samo nasze samopoczucie? To jest chyba bardzo ważne. To jest ogromny temat, ponieważ wielokrotnie też w pracy z klientkami dotykamy właśnie tego tematu miesiączki, tematu pierwszej miesiączki i tutaj ten brak przygotowania. Mam córek po prostu do tego, że ta miesiączka jest, to że to jest taki temat tabu, temat, o którym się nie mówi, temat, który uważa się za taki nieczysty, bo kiedyś właśnie w dyskusji na moich mediach społecznościowych, kiedy właśnie promowałam swój warsztat Pokochaj swoją miesiączkę, jedna dziewczyna mi tam pisała, że ona w życiu nie pokocha swojej miesiączki, bo to jest niehigieniczne i to jest po prostu dla niej obrzydliwe. I napisałam jej wtedy, że jest mi strasznie smutno, ponieważ zrobiło mi się okropnie smutno, ponieważ po prostu ta miesiączka to jest część nas. Dokładnie. I po prostu w pewien sposób odrzuca część swojej kobiecości ta dziewczyna, no ale na bazie po prostu takiego wstydu i takiego zażenowania. Być może też w jej historii jest, wiesz, odpowiednie schematy przekazane przez rodzinę, dokładnie, społeczeństwo, wiesz, niektóre kultury właśnie też i kobiety odsuwają, prawda, tak, w momencie miesiączkowania, więc może gdzieś to u niej było, ale rzeczywiście my tak wiele aspektów w swoim życiu chcemy odsunąć, już tutaj odchodząc od miesiączki, tak, odsuwamy różne aspekty, a ja mam odczucie takie, że dopóki ich nie przytulimy, nie ukochamy, nie obejmiemy, nie pogłaszczemy jak misia, to one będą dawały o sobie znać po prostu. Oj tak, będą dawały o sobie znać i to z każdym rokiem coraz mocniej i coraz bardziej, więc po prostu przepracowanie, zobaczenie w ogóle, jakie ja mam przekonania na temat miesiączki, jest bardzo uświadamiające i może być takim pierwszym krokiem do tego, żeby no chociażby spojrzeć na nią neutralnie, tak? Bo do miłości jeszcze to zazwyczaj jest długa droga, zwłaszcza no, do miłości własnej, oczywiście, jakkolwiek zazwyczaj, ale chociażby właśnie tą neutralność uzyskać, żeby właśnie nie udawać, bo często jest tak, że dobra, udaje, że jej nie ma, albo no to też niestety społeczeństwo się dokłada, bo to jest przedmiot żartów, że co się zdenerwowałaś, okres masz i, dokładnie, i takie właśnie, zresztą w ogóle też zauważyłam przy okazji promowania tego warsztatu, że kobiety na samo słowo miesiączka bardzo źle reagują, że tak jeszcze okres to jest takie miarę, ale miesiączka, że jedna widziałam wypowiedź właśnie, że ją doprowadza do pasji, jak jej mama mówi słowo miesiączka. Tak. To zobacz, jak mocno muszą być zakorzenione w podświadomości przekonania na temat tej miesiączki, tak, że prowokują taki rodzaj emocji. Tak, nie? Dokładnie. No zazwyczaj, jeżeli mamy takie mocne reakcje emocjonalne na coś, to warto się zastanowić, dlaczego, skąd to się bierze. I no niestety, zazwyczaj się bierze właśnie z tego faktu, że mamy przekonania na temat miesiączki, że to jest powód do wstydu, że to jest coś obrzydliwego, że to jest też niesprawiedliwe. Często też właśnie z jedną klientką pracowałam, jak wyszło takie przekonanie, że powinnam urodzić się chłopcem, ona powiedziała 100 razy tak. O, wow! No. O, wow! 100 razy tak, więc tutaj też takie pragnienie bycia mężczyzną, tak, bo mężczyznom jest łatwiej, bo mężczyźni nie mają tej miesiączki, więc tutaj po prostu bardzo mocno to na nas wpływa, no i to wpływa między innymi też na te bolesne miesiączki. A Ewunia, powiedz mi, na warsztacie, który proponujesz i który do którego ja bardzo serdecznie zachęcam, czy jest ten moment, kiedy pracujemy z przekonaniami? Oczywiście. Cudownie. Tak, tam jest po prostu popracowanie i właśnie z tym uczuciem obrzydzenia, i z uczuciem wstydu, i z relacją z mamą. Z mamą, mama. Nie tylko. Ach, ta mama. Ta mama. Tak, no bo to mama też nam przekazuje taki wzór kobiecości.
i po prostu zastanowienie się, jaki ja mam wzór kobiecości, czy ja przyjmuję tą kobiecość i jaką kobiecość bym chciała mieć w swoim życiu, jest bardzo niezwykle transformujące, bym powiedziała. Troszkę o stresie powiedziałyśmy, jeśli chodzi o miesiączki. A jak sobie pomóc w ogóle? Jak się zabrać do pomocy sobie, kiedy mamy głowę pełną przekonań, głowę pełną wstydu, głowę, w której słyszymy naszą babcię, mamę? Jak zrobić ten krok, aby pomóc sobie, a w przyszłości i też swoim córkom, no bo jesteśmy już albo mamami, albo za chwilę będziemy, albo nasze córki będą mamami. Jak przerwać ten łańcuch i nadać temu inne znaczenie? Jak objąć tego misia? Jak objąć tego misia? Pierwszy krok to jest po prostu poobserwować te emocje. To jest właśnie zadać sobie pytanie, co ja myślę o tej miesiączce. Czy to mi przeszkadza, czy to po prostu jest element, który bym wycięła ze swojego życia i to już jest bardzo mocno uświadamiające. A druga rzecz to właśnie przyjrzeć się tym emocjom, temu wstydowi, temu obrzydzeniu, tej złości, poczuciu niesprawiedliwości i właśnie ta praktyka akceptacji. Po prostu. Tak, akceptacja to też bardzo wśród kosmetologów jest hasło, o którym bardzo często mówię, ponieważ obserwując klientów, obserwując też swoje życie, tak, od akceptacji wszystko się zaczyna. Oj, jeśli tak. Powiemy sobie tak, 100 razy sobie powiemy tak, tak, a to naprawdę wzbudza ogrom zmian, lawinę gotowości na zmiany. Ewunia, ja myślę, że nasi słuchacze dostali tutaj dużo. Dlatego ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, czym Ewa się zajmuje. Ewa, gdzie Cię znajdziemy? Znajdziecie mnie na stronie bardzo prosto ewaburzyńska.pl. Super. Tam jest właśnie moja strona, jest wszystko opisane. Prowadzę także Facebooka, Instagrama. Też jak wpiszecie imię, nazwisko, to na pewno wyskoczy. I tam się dzielę po prostu swoją wiedzą, dzielę się swoimi doświadczeniami i cały czas tak naprawdę poszerzam wiedzę i fajnie będzie, jak będziecie po prostu towarzyszyć mi w tym. Super, ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, czym Ewa się zajmuje. Zresztą tutaj już tych kilka zdań, które wymieniłyśmy, mówi dużo na ten temat. Ja bardzo odwołuję się w kosmetologii do emocji, do psychiki i Ewa w dietetyce również robi to samo, dlatego że jeśli nie zajrzymy w głąb siebie, to te zmiany będą powierzchowne, krótkotrwałe. Dokładnie. Ja tak się śmieję, że wiesz, są chwilowe motywatory i ten motywator załapiemy, 3 miesiące trzymamy, a później opada. Jak bumerang, wszystko jak wraca. Bumerang, wszystko wraca. Dokładnie. Dlatego ta zmiana ma być bardzo taka wewnętrzna i taka nasza. Dlatego ja Was zachęcam zarówno do warsztatu, zarówno kosmetolodzy, moi kochani, śmiało odsyłajcie do Ewy wszystkie problemy, z którymi się spotykacie, z którymi ja wiem, że my mamy ogólnikową wiedzę i że pierwsze kroki możemy z naszym klientem zrobić, ale czasami potrzeba wsparcia jest osoby, która się zajmuje tym tematem, dlatego Ewa jest doskonałą osobą do tego. Przyjmujesz online'owo, więc też to ułatwia, drodzy kosmetolodzy. Cały świat może Ewa objąć, przyjąć. Ja się przenoszę teraz do 8 marca, do Dnia Kobiet, do kobiecości i z tego miejsca chciałam Wam wszystkie kobiety mocno uściskać i zachęcić do tego, abyście zatrzymały się, zastanowiły się nad swoją miesiączką, bo tak na dobrą sprawę relacja z miesiączką ustawi Wasz cały miesiąc hormonalny. Ja to tak dokładnie czuję, że ta relacja z miesiączką ustawi cały cykl miesięczny. I serdecznie Was przytulamy i życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. Kochajmy swoją kobiecość, kochajmy swoje miesiączki. Ewunia, bardzo Ci dziękuję ja za to spotkanie dziękuję. I ściskamy Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pewnie Ewę zaczepię jeszcze kiedyś o jakiś fajny temat, także to jest nieskończona historia. Wszystkiego do dobrego. Do zobaczenia. Dziękujemy.